Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się takim tematem, o który zostałem poproszony. Otóż tutaj w mailu, i w sumie ten e-mail już kiedyś tam przyszedł, później jakoś wyparował, coś mi z głowy widocznie uciekło z niego. Także ten pan się przypomniał tutaj o tym, także jeszcze raz mi go wysłał. Także robimy dzisiaj film na temat jasnowidzenia i intuicji. Także temat bardzo ciekawy. Nim przejdziemy, oczywiście zasubskrybuj sobie kanał, ponieważ bardzo dużo z Was po prostu nie ma subskrypcji. My to widzimy w statystykach. Także zasubskrybuj, ponieważ do końca roku lecimy dalej i zbieramy 200 tysięcy subskrypcji. Także mamy cel. Oczywiście polub ten film i udostępnij go dalej, żeby również też inni mogli go zobaczyć. Ponieważ w nas leży siła, bo YouTube nas tutaj strasznie mocno ukraca nam zasięgi, co wcale mnie nie dziwi. To jest po prostu standard. Także moi drodzy, tutaj ten pan wysłał mi po prostu kilka pytań. To ma tutaj na celu, kiedyś mówiłem w jednym filmie, że jak tutaj się wprowadziliśmy na samym początku, to w pewnym momencie bardzo silnie rozwinęła mi się taka intuicja też. Znaczy intuicję to ja zawsze już miałem tak dość mocno rozbudowaną, ale wtedy ona jeszcze się bardziej silnie rozbudowała. I dodatkowo dołączyło coś innego, mianowicie dołączyło coś takiego jak jasnowidzenie. Że ja po prostu sobie gdzieś tam leżałem w łóżku i nagle przez taki jakby film mi przez oczy przelatywał i po prostu widziałem, co się w ciągu całego dnia stanie. Kto przyjdzie i tak dalej. I tego po prostu tak mi to jakby film leciał przed oczami. Także no coś takiego miało tutaj miejsce. I tutaj właśnie bardzo często wstawałem z rana i mówię, że nie, czekaj, zaraz przyjdzie ten, poczekaj. Za chwilę już przyszedł. Za chwilę przyjdzie ten, zobaczysz, poczekaj. I cyk, przyszedł, nie? I to tak za każdym razem, dzień w dzień, praktycznie to samo było. I tutaj właśnie ten pan chciał mieć troszeczkę odpowiedzi na ten temat. Tu kilka pytań. W jaki sposób można dojść do takich zdolności? Interesowałoby mnie jak najwięcej szczegółów, nawet namiary na książki i tym podobne. Szczerze, nie mam zielonego pojęcia, czy jest jakaś literatura na ten temat, jak się tego uczyć, jak do tego dojść. Nie mam absolutnie zielonego pojęcia na ten temat, ponieważ nigdy się tym nie zajmowałem tak praktycznie, tylko praktycznie samo tak to przyszło, ale wiem mniej więcej, jakie czynniki mogą być za to odpowiedzialne, że to po prostu tak przyszło. Czy istotne jest pożywienie i otrucie organizmu? Może na przykład raw food, weganizm, bretarianizm, który z tych? I tu właśnie wielu pewnie ludzi teraz w tym momencie zaskoczę, ale kiedy u mnie to przyszło, to ja byłem totalnym śmietnikiem. Naprawdę byłem totalnym śmietnikiem, ponieważ ja absolutnie nie patrzyłem w tym momencie na nic, co ja jadłem. Ja to miałem wszystko gdzieś. To był jeszcze ten okres, kiedy po prostu wyjechaliśmy z Holandii i od razu tutaj przyjechaliśmy. A tam w Holandii, no to można by powiedzieć, kto mnie tam znał z tamtych czasów, to wie, że ja tam byłem królem imprezy. Tam zawsze parkiet był pełny mnie i wszędzie, także nawet niekiedy i buty gdzieś na parkiecie zgubiłem i w skarpetach się do domu wracało. To się dość często zdarzało. Potargane spodnie, nie wiadomo co jeszcze się tam działo. Także no, tu akurat pożywienia absolutnie nie było. Żadnego wpływu na to nie miało u mnie w tym momencie, kiedy to przyszło, bo ja naprawdę wcinałem wszystko, co się dało, bez jakichś większych problemów i tak dalej. Problemy dopiero później przyszły, ale to wiadomo, każdy ma swoją inną tolerancję. Jeden będzie mógł dłużej na tym pożyć, jeden będzie krócej mógł pożyć i mu przyjdą problemy. No, u mnie one przyszły niestety troszeczkę później. Także tu akurat pokarm na pewno nie, bo absolutnie o to nie dbałem. Zresztą żona wtedy też o to za bardzo nie dbała, chociaż ona zawsze miała te takie zaciągnięcia wegańskie i zawsze mi tam podsuwała jakieś różne dziwne warzywa i nie wiadomo co jeszcze. Ja jej zawsze mówiłem, co ja królik jestem, żebym to miał jeść. Później się role odwróciły, teraz ona wcina więcej, a ja jeszcze jakieś tam warzywa i owoce sobie zjem. Także no cóż, życie bywa zabawne i się role potrafią odwrócić.
Czy może głównym istotnym czynnikiem jest brak 230 V i okablowania? Właśnie. I tu jest do tego, co chciałem zmierzyć właśnie. To nie był ten pokój, w którym śpimy, ponieważ później się przeprowadziliśmy. To był pokój, w którym mamy teraz jak gdyby taką spiżarnię. Ten pokój nigdy nie był ogrzewany. Tam nigdy nie było ogrzewania. Dodatkowo co? Nie było praktycznie rzeczywiście prądu, ponieważ nie był tam pociągnięty, bo nie był tam po nic potrzebny. Tam zawsze i tak było zimno, nawet w lato, więc tam absolutnie nic mi nie trzeba było, żeby tam jakiś prąd do tego ciągnąć. W zimie, no to to już było takie konkretne, nie? W zimie, bo tam było minus 10 raz w tym pokoju. Myśmy spali wtedy pod dwoma takimi kołdrami. Jeszcze teściowa zszyła nam dwa takie koce razem, które były włożone pod te kołdry i tam jakśmy wchodzili, to zawsze tak, cyk, do środka, w te koce i dopiero później dwie kołdry na nas. W zimie ja niekiedy nawet czapę ubierałem, po prostu tak jakbym gdzieś na zewnątrz szedł. Ale spaliśmy zawsze bez ubrań tam, pomimo tych minus 10, także ten pierwszy moment wejścia tam do tego pokoju to było takie od razu obudzenie jakby, ale później jak już się położyło do tego łóżka, to już było fajnie, bo jeszcze później robiło ciepło. No i tak na początku nawet nie wiedzieliśmy, że tam tak mroziło, bo nie mieliśmy nawet termometra ani nic, dopiero później termometr tam wstawiłem, żeby sprawdzić, co jest grane. Bo kiedyś wziąłem sobie wodę do picia ze sobą i się gdzieś tam w nocy przebudziłem, się pić chciało i biorę sobie tę wodę w tej butelce. Czemu ona nie leci? Ona była cała zamarznięta. No i później wstawiliśmy termometr i się okazało, że było minus 10. Jak na dworze było minus 20, bo wtedy takie temperatury tu były, to w tym pokoju było minus 10. I to się dalej tam zdarza w tym pokoju, bo jak są naprawdę wysoko minusowe temperatury, to po prostu spada tam temperatura, bo widzę, że zaczynają rzeczy zamarzać, także no trzeba je tam trochę od ścian odsuwać i tak dalej. Także nie było prądu rzeczywiście, to jest pierwsza taka rzecz. Druga rzecz, która była, nie było tutaj żadnych nadajników GSM. Absolutnie nic nie było wokół, ponieważ no nie było wtedy. Ja nie miałem tutaj w ogóle zasięgu ani nic, to musiałem wychodzić na zewnątrz z telefonem i tam gdzieś go pod niebo dawać do tego, żeby po prostu coś zrobić, a niekiedy nawet jak SMS-a chciałem wysłać, to musiałem nim tak podrzucać w powietrze, żeby on leciał trochę do góry i go później szybko łapać, żeby tego SMS-a mnie wysłał mi w tym momencie, jakby tam w powietrzu leciał wyżej, to działało. Ale no, miałem jeszcze wtedy taki starszy telefon, bo tymi nowymi bym się nie odważył coś takiego zrobić, bo wiadomo, że to jest bardzo delikatne i mógłbym mnie złapać i już by było po wszystkim. Tylko jedno miejsce i to było właśnie w tym pokoju tutaj za mną, gdzie teraz śpimy. Tam przy oknie był taki jeden mały moment, gdzie można było złapać sygnał. No i tak to mniej więcej wyglądało, także nie było. Kolejna rzecz to jest dom drewniany z grubych, masywnych bali. Nie było okna w tym pokoju. Nie było okna. Ten pokój był bez okna, bez niczego, więc nie było wcale nawet jakiejkolwiek możliwości, żeby ci jakiś sygnał do domu wpadł tamtędy. Dach metalowy, co też blokuje. Także no tutaj właśnie to było z tych wszystkich stron i wydaje mi się, że to było takim jednym z kluczowych rzeczy. Ten brak prądu, ten gruby dom z bala, no i tutaj jeszcze wokół pełna natura, żadnych nadajników GSM, bo nie było. Teraz już jest, tam dalej troszkę, w lesie postawili, także już teraz jest, ale i tak dalej sygnału tutaj za bardzo nie ma, bo jak się coś zadzwonić, to i tak dalej zawsze jest problem, więc trzeba kombinować z tym wszystkim. A dlaczego nie ma? Bo jest tutaj taka górka centralnie przed nami i ta górka akurat blokuje ten maszt, bo on jest tam trochę dalej, a my mamy taką jedną górkę, w którą to po prostu tutaj wali. Ale jest lepiej, bo już przy oknach jest zasięg. Kiedyś go nie było. Także przy oknach już jest zasięg, ale w domu dalej, bo to wiadomo, drzewo blokuje i tak dalej. Także no prąd jak najbardziej. Tutaj byłby właśnie tym takim czymś potrzebnym, żeby go nie było w tym przypadku. Czy 12V system i na przykład urządzenie bateryjne nie zakłócałyby tych zdolności? To jest bardzo dobre pytanie, powiem ci, bo nie mam zielonego pojęcia. Według wszystkich teorii i tak dalej, z tego moich informacji, które znam, powinno być dobrze, ponieważ no, prąd stały tak nie promieniuje jak prąd zmienny.
Dlatego na przykład pod panelami fotowoltaicznymi, ja mam jednego takiego znajomego, który jest naprawdę bardzo, bardzo wysoko czuły na tego typu rzeczy. On całe życie chodzi po prostu z miernikiem i musi cały czas zaglądać, gdzie mu tam coś, jakieś promieniowanie jest, gdzie musi spać. On niekiedy po prostu gdzieś jedzie, to nie ma nawet gdzie spać, to po prostu namiot i idzie gdzieś w las i śpi w tym namiocie po prostu, bo nie wytrzyma inaczej. Jest tak wysoko czuły na to. I co ciekawe, on sobie na domu mógł postawić panele fotowoltaiczne, śpi na poddaszu, centralnie pod panelami. Nie ma absolutnie żadnych problemów. No i też pokazywał mi, bo mierzył tam miernikiem sobie, to nie ma promieniowania od tych paneli. I on właśnie ma w domu u siebie całą instalację na 12 V zrobioną. Wszystko. Wszystko chodzi na 12 V. Światła sobie porobił na 12 V. Gniazdka tam, to wszystko, wszystko. Sprzęty nawet na 12 V sobie tam załatwił. Jakieś tam do gotowania wody i tak dalej. Także wszystko ma u siebie w domu na 12 V. Także tu też coś w tym jest, ale ja tego nie sprawdziłem, ponieważ no, my tutaj mieliśmy zawsze zwykły prąd i nigdy nie robiłem na 12 V. Jakbym teraz miał to wszystko przebudować na 12 V, to bym chyba po prostu oszalał. Chociaż jest to jakiś punkt zaczepienia. Jakbym miał teraz stawiać na nowo dom i coś robić, no to pewnie bym się zastanowił, czy chcę jeszcze 220, czy może jednak nie lepiej te 12 V po prostu wsadzić w to od razu. Czy musiałoby to być miejsce do życia gdzieś w środku lasu i koniecznie z dala od masztów, czy gdzie dokładnie? No właśnie, no to dlatego tak jak mówiłem, no po prostu tu była taka oaza spokoju, natura, drzewa, zwierzaki, ptaki, nie wiadomo co jeszcze, wszystko wokół. No i bez żadnych takich właśnie tego typu rzeczy. Jeszcze jedno pytanie. Może przez uziemianie się, czy te wszystkie cuda techniki nie zakłócałyby owych zdolności? Nie uziemiałem się wtedy, absolutnie nie. Znaczy, no może się uziemiałem przez przypadek, bo jak mieszałem cement, no to tam ręce i zawsze były oparte i kolana o ziemię, ale wtedy nie miałem jeszcze takiej wiedzy, żebym powiedział, że ja się teraz uziemiam. Ja tam bardziej klęczałem na ziemi i cement kładłem i mierzałem go i nie wiadomo co jeszcze tam wszystko, cośmy robili tutaj przy budowie. No to tak, rzeczywiście mogło być, że się uziemiałem przez przypadek, ale wtedy to dla mnie mi ktoś powiedział, uziemiasz się. Ja mówię, tobie co? Przecież nie będę sobie fazy kabla uziemiającego podpinać pode mnie, żeby się uziemić. Bo tak bym to wtedy zrozumiał, ponieważ znałem tylko pojęcia elektryki. Dla mnie uziemienie, no to było uziemić jakiś sprzęt, kabel i tak dalej, ale nie siebie. To była dla mnie czarna magia. Jakby mi ktoś tak powiedział, ty się uziemiasz teraz. Mówię, co? Także no, mogłem się uziemiać, ale to już jak najbardziej przez przypadek. No i dobra, i co później się dalej stało? Później po kilku latach, nie wiem, 3-4 lata, może nawet 5, przespaliśmy tam rzeczywiście w tym pokoju, w tym zimnym pokoju i w końcu po prostu wpadliśmy na pomysł, wiesz co, przeniesiemy sobie to łóżko tutaj do tego pokoju, ponieważ tutaj jest piec, bo reszta domu nie ma ogrzewania. Tutaj też teraz jest gdzieś 0 stopni, gdzie tutaj siedzę i nagrywam dla was. Tego para leci. Może widać, może nie widać. Także tylko ten jeden pokój. No i przenieśliśmy łóżko tam. Tam już no, lepiej już było, bo po prostu prąd już wszędzie był w tym pokoju. Przy oknach był sygnał, bo tam był, przy tym jednym takim miejscu szczególnie był ten sygnał. No i tak jakoś to zaczynało zanikać powolutku. Została ta intuicja, jak najbardziej, to wszystko zostało, ale to takie, że z rana już wiedziałem wszystko, co się będzie dziać, to po prostu zaczęło zanikać i się robiło coraz to słabsze. Na ten moment jest znów coraz lepiej. Już powoli mi to zaczyna wracać. Nie jest jeszcze na takim poziomie, jak było wtedy, ale zaczyna wracać. I zastanawiam się, co może być przyczyną tego. Mam pewne takie podejrzenie, co może być przyczyną tego. A mianowicie to się pewnie już też domyślacie, co może być przyczyną tego. Przyczyną tego może być właśnie to cudo, które cały czas wam polecamy. To są właśnie te absorbery, które po prostu chronią nas przed właśnie promieniowaniem, czy to prądu, czy promieniowaniem z masztów, czy promieniowaniem z telefonów, czy z Wi-Fi i tak dalej, i tak dalej. Po to one były stworzone, czy też na żyły wodne i tak dalej. I nosimy to cały czas.
Dodatkowo jeszcze mamy te duże, właśnie przy łóżku, też, które też już Wam wiele razy pokazywałem, już to znacie na pamięć, bo nie o tym w sumie był film, ale no chciałem do końca powiedzieć, co tutaj na ten temat, no i nie da mi się powiedzieć bez tego, bo bym Was musiał okłamać, bo jedyne, co się teraz zmieniło, że to się rzeczywiście zaczyna polepszać i zaczyna wracać, chociaż to jest proces długotrwały. To też muszę powiedzieć, to nie jest tak, że ja teraz sobie to ubrałem, zamówiłem, czy tego dużego sobie wziąłem i następnego dnia już się obudziłem i mówię, o czekaj, bo zaraz przyjdzie ten i ten i ten. Nie, to już tak trwa, no ile my to będziemy teraz już używać? 2-3 lata pewnie? I powolutku, powolutku, powolutku jest coraz lepiej z tym wszystkim. Także jest tutaj jakiś postęp, jeżeli chodzi o to, także to mogę powiedzieć na pewno. No bo to jest jedyne takie urządzenie, które po prostu mi tutaj pomaga właśnie i przetwarza te wszystkie negatywne promieniowania do pozytywnego, bo tak to prawidłowo działa. Więc przypuszczam, że to jedyne to, bo nic innego więcej się później od tego czasu nie podziało. Później oczywiście zmienialiśmy dietę, zmieniliśmy to wszystko, pieczywo znikło i tak dalej. Ale to jasnowidzenie i tak z powrotem nie wróciło. Po tym, jak przenieśliśmy się tutaj do tego pokoju. Oczywiście moglibyśmy znowu się tam wynieść, no ale znowu w tym zimnie siedzieć i w tym wszystkim spać i tym bardziej, że tam mamy już całkiem pokój inaczej zrobiony, są tam regały porobione, których wcześniej nie było. Przypuszczam, że nawet by mi się to łóżko już teraz nie zmieściło. No właśnie przez te regały i to wszystko bym musiał wszystko rozbierać, a tam mamy wszystkie przetwory i tak dalej, co tam sobie porobiliśmy, tego wszystkiego, no. Więc byłby po prostu wielki problem, bo to jest teraz taki magazynek, żeby tam jeszcze w tym spać. Dlatego po prostu no, nie da się za bardzo. Ale tak jak mówię, jest jakiś progres, także jest coraz lepiej właśnie dzięki tym urządzeniom. Ponieważ one do tego zostały zaprojektowane, żeby po prostu te wszystkie rzeczy niwelować. Takie jest tutaj moje zdanie na ten temat, moi drodzy. Także myślę, że temat wyczerpałem, że dałem radę Ci tutaj troszeczkę odpowiedzieć na te pytania. Z tego, co wiem jeszcze od innych ludzi, to znamy takich pustelników, którzy naprawdę mieszkają nigdzie, nie mają nawet prądu w domu i tak dalej, gdzieś tam mieszkają na samym środku lasu i z tego, co oni mi mówili, to u nich również rozwijało się jasnowidzenie, więc tutaj jest jak najbardziej jakiś wpływ po prostu elektryczności, technologii, zasięgów, tych wszystkich telefonów i tak dalej na to wszystko, że to blokuje. Ponieważ oni się wszyscy na pewno nie odżywiają wegańską, bo znamy też takich, którzy no potrafią tam byle co zjeść i też to mają. Także tutaj jest jak najbardziej wpływ po prostu technologii na to, że to blokuje. I dlatego no, cieszę się, że mam to, bo myślę, że może za niedługo dojdę do w pełni formy, a może jeszcze po prostu się to bardziej rozwinie. Także albo trzeba będzie po prostu jeszcze sobie jeden duży dołożyć. Kto wie, może jeszcze za mało, może jeszcze trzeba to zwiększyć jakoś to pole i po prostu jeszcze jeden dołożyć do tego. Będziemy myśleć nad tym w przyszłości, jak to tutaj rozwiązać. Na razie wszystko jest na plus, cały czas się rozwija fajnie. Także to by było na tyle, co chciałem Wam na dzisiaj powiedzieć. Jak Was to jeszcze interesuje, to macie jeszcze te fajne zestawy, czyli dwa małe. Czekaj, bo znowu go nie mogę wyciągnąć. Dwa małe i wtedy jest jeden duży dodany do tego. Są też i trzy małe i wtedy jest dwa duże dodane do tego. Albo jak potrzebujesz 5 małych, to masz 3 duże do tego dodane za to, że jesteś naszym widzem. Przypominam, że jeden duży to 1390 zł. I tutaj masz wtedy aż 3 dodane do tego za to, że jesteś naszym widzem, bo tylko ja Ci to mogę podać, bo my taką promocję dla Was tutaj udało nam się wyhandlować tutaj z tym panem. O, tak to powiem. Dobra, nie przeciągam już. Idę, bo muszę przyłożyć do pieca, bo zaraz mi zgaśnie. Także życzę Wam miłego dzionka. Linki do zestawów macie w opisie, jakby Was to interesowało. Może też Wam się uda tutaj. No i jak macie jakieś fajne doświadczenia też z tym, z takim właśnie jasnowidzeniem, czy jakieś inne doświadczenia, to wpiszcie w komentarze. A jak macie też doświadczenia z tymi odpromiennikami, absorberami, to wpisz też w komentarze, bo będzie teraz znowu za niedługo kolejny konkurs, gdzie ktoś dostanie znowu małego i opłaca się
tym razem pisać tutaj te komentarze, także pisz tam konkurs i wpisz swoje opinie, ponieważ raz na 3 miesiące będzie rozdawany zestaw 2 plus 1. Także no, opłaca się już tym razem, ponieważ no, będzie lepiej. Także taką informację świeżutko dostałem w sumie od tego pana, że taka promocja będzie, czyli co miesiąc będziecie teraz ktoś mógł z was zgarnąć jeden taki mały absorber, a raz na 3 miesiące będzie po prostu mały, dwa małe i jeden duży. Kurczę, że już wszystko leci z rąk dzisiaj. Dobra, kończę. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Wszystko macie w opisie.